Cześć, tym razem temat, jak drogo sprzedać samochód używany, czyli negocjacje samochodu używanego, ciąg dalszy, dzisiaj od strony osoby sprzedającej. Cześć, dzisiaj tematyka, jak drogo sprzedać Twój samochód używany, czyli mówiąc inaczej, negocjacje samochodu używanego, tym razem od strony osoby sprzedającej. Zapraszam Cię do serii filmów o negocjacjach samochodu używanego. Ten film jest filmem ostatnim. Wcześniej omawialiśmy podstawowe zasady, techniki negocjacji. Omawialiśmy to, jak negocjować przez telefon, jakie też są najczęstsze błędy, które po prostu zniszczą Twoje negocjacje. Jeżeli chodzi o sprzedaż Twojego samochodu używanego, to moje założenia są takie, że masz naprawdę dobre, zadbane auto. Wiesz, jak zrobić dobre zdjęcia, dobry opis. Jak porządnie wyczyścić samochód. Tym razem porozmawiamy o takich elementach jak dobre wzmocnienie Twojej pozycji oraz świetne spotkanie sprzedażowe. Zacznijmy od przygotowania. Żeby dobrze, drogo sprzedać Twój samochód, musisz mieć orientację rynkową. Orientować się w tym, jakie są dokładnie ceny na rynku, jakie są ceny średnie, które ceny są bardzo wysokie, a które ceny są podejrzanie niskie. Musisz też orientować się w wyposażeniach. Wystarczy, że poprzeglądasz trochę ogłoszeń, wystarczy, że podzwonisz na różne ogłoszenia i dowiesz się, jaki rzeczywiście jest stan samochodów, tak żeby się orientować nie w ofertach wywoławczych, ale w realnych, praktycznie transakcyjnych ofertach. Następnie trzeba, żeby po Twojej stronie była świadomość odnośnie tego, jakie są najczęstsze wady i zalety danego modelu. Domyślam się, że jako użytkownik już o nich wiesz. Te wady samochodu, który sprzedajesz, to są tak zwane demony sprzedającego. Zastanów się, co takiego odpowiesz, kiedy Twój rozmówca poruszy taki temat, mówiąc na przykład: a wie Pan, bo słyszałem, że w tym modelu psuje się na przykład automatyczna skrzynia biegów. Jak to jest w przypadku tego konkretnie egzemplarza? Bądź przygotowany na różne pytania. Następnie chcę, żebyś miała świadomość odnośnie tego, że Twoja cena wywoławcza, Twoja oferta, którą umieścisz w internecie, zakładam, że sprzedaż będzie przez internet, tak jak zazwyczaj się ona odbywa. Twoja oferta wywoławcza to jest tak zwana kotwica. Ta kotwica jest czymś, co bardzo, ale to bardzo będzie oddziaływało na osobę kupującą. Tutaj też chcę, żeby była świadomość po Twojej stronie, że jeżeli chodzi o konstruowanie ceny, taką dziedziną zajmuje się pricing. Ja temat pricingu poruszam w mojej książce, w kursie także, motonegocjacje. Natomiast nie jest to tematyka tego odcinka. Tutaj w bardzo dużym skrócie zaznaczę, że jeżeli chcesz na przykład wystawić Twoje auto za 102 300, za 102 500, to o wiele lepszym pomysłem jest wystawienie go za 104 900, dlatego że dla kupującego to nie robi żadnej różnicy, dlatego że on postrzega te ceny w przedziale i tak pomiędzy 100 000 a 105, albo pomiędzy 100 a 110. Ludzie patrzą przedziałami, weź to uwagę przy okazji wyceniania Twojego samochodu. Szkoda rezygnować z dodatkowego zysku, a przecież rozmawiamy o tym, jak sprzedać Twój samochód drogo. Zawrzyj taką umowę ze sobą, że czasami trzeba będzie poczekać na kupującego. Jeżeli wysoko wyceniasz samochód, on często będzie trochę czekał na osobę kupującą, ale nie przejmuj się. Taka osoba prędzej czy później się znajdzie i ona doceni to, że Twój samochód jest bardzo zadbany, idealnie utrzymany, świetnie zachowany, serwisowany itd. Kiedy Twoja oferta już znajduje się w internecie, niejednokrotnie ktoś zadzwoni i zapyta. W trakcie rozmowy padnie pytanie o ostateczną cenę. Jaką ostateczną cenę Pan proponuje? Na zapytania o cenę, które padają przez telefon, nie odpowiadaj żadną propozycją. Bardzo grzecznie i sympatycznie po prostu zaproś rozmówcę do tego: proszę Pana, bardzo przepraszam, ale o cenie nie chcę rozmawiać przez telefon, dlatego że zależy mi na tym, żeby Pan, Pani najpierw obejrzał samochód, stwierdził, że to jest dokładnie to, co jest w ogłoszeniu, dokładnie tak jak opisałem i to jest to, co Panu odpowiada i co chce Pan kupić. Następnie możesz wzbudzić w Twoim rozmówcy wrażenie, że to jemu zależy na transakcji. W jaki sposób to zrobić, żeby to było grzeczne, sympatyczne i skuteczne? Jeżeli chcesz Twojego rozmówcę przekonać do tego, że to jemu zależy na zakupie, a nie Tobie na sprzedaży, to możesz zastosować na przykład tego typu technikę, fortel,
który bardzo dobrze się sprawdza. Możesz powiedzieć w ten sposób. Jeżeli już wiesz na przykład, że twojemu rozmówcy pasuje wtorek i czwartek, to możesz mu zaproponować: proszę pana, we czwartek nie mogę się z panem spotkać, mogę się z panem spotkać w tym tygodniu tylko i wyłącznie we wtorek albo we środę. Tutaj wskazujesz, w jakich godzinach jesteś dostępny, i to muszą być bardzo ograniczone przedziały czasowe. Super, jakby one się zgrywały z możliwościami kupującego, żeby po prostu wam się nie rozjechało spotkanie. Jeżeli wytworzysz w twoim rozmówcy wrażenie, że są jeszcze inne osoby, które ciebie pytają o możliwość spotkania, ale ty im odmawiasz, bo w tym tygodniu masz tylko tyle czasu, nie jesteś w stanie zaspokoić wszystkich zapytań o zakup. Tutaj też taka uwaga, powołujesz się właśnie na ofertę konkurencyjną, bardzo uważaj. Bardzo uważaj, żeby nie przesadzić. Tutaj ta granica jest taka bardzo śliska. Trzeba to zrobić super umiejętnie, żeby nie wzbudzić jakiejś niechęci w drugiej stronie, w twoim rozmówcy. Jest też oczywiste, że te wszystkie zasady negocjacyjne, które podaję, to jest wachlarz możliwości. To jest wachlarz twoich możliwości i wybierzesz z nich to, co będzie pasowało do twoich negocjacji. Przecież jeżeli sprzedajesz bardzo rzadkie auto, które na rynku pojawia się jedno takie w roku, to nie będziesz twierdził, że masz 5 chętnych już na ten tydzień. Szczególnie jeżeli cena jest wygórowana i zdajesz sobie sprawę z tego, że auto już jest na przykład 4 miesiące w ogłoszeniach. Jeżeli sprzedajesz i nie możesz sprzedać przez jakiś czas, to też od razu podpowiedź: miej miesięczny cykl, tak jak na przykład jest to płatne w serwisach ogłoszeniowych, i na chwilę usuń auto z oferty. Później po prostu zrób nowe zdjęcia i staw ten samochód jako ofertę, która ponownie się pojawia. Jeżeli twój samochód jest niesprzedany przez na przykład miesiąc i przez pół roku kupujący, którzy przecież oglądają ogłoszenia, szukają, widzą, że ten samochód stoi i czeka, nie wiem, czy to jest najlepsze, żeby on tak stał i czekał. Mi tego typu podejście się sprawdzało, ja nie miałem żadnej presji, ale gdybym miał sprzedawać mój samochód dzisiaj, to być może właśnie zastosowałbym tego typu podejście. Od razu chcę cię przestrzec przed tym, że jak naciskasz na transakcję, nie rób tego, nie naciskaj na transakcję. Jest taka super historia mojego znajomego, który zadzwonił, był zainteresowany kabrioletem i akurat spodobał mu się ten samochód, który zobaczył w ogłoszeniu, i prawdopodobnie kupiłby ten samochód. Natomiast co zrobił sprzedający? Sprzedający zaprosił go do tego, żeby przyjeżdżał jak najszybciej, jutro albo pojutrze, bo za 3 dni ma już 3 chętnych, którzy są umówieni i chcą oglądać ten samochód. Znajomy był unieruchomiony przez 2 tygodnie i nie mógł się ruszyć. Sprzedający o tym nie wiedział. Więc znajomy odpowiedział, że nie może przyjechać, na co sprzedający zaczął go jeszcze bardziej naciskać, obniżając cenę i mówiąc, że proszę przyjechać, jutro albo pojutrze zrobię panu lepszą cenę. Takim podejściem ten sprzedający zniechęcił mojego znajomego do transakcji. W pewnym momencie spotkania dochodzi do rozmowy o cenie. Zadbaj o to, żeby to było na samym końcu. Jeżeli twój kupujący pyta cię, o jakiej cenie ostatecznie rozmawiacie, a on jeszcze nie do końca oglądał ten samochód, zaproś go do tego, żeby spokojnie, zaraz o tym porozmawiamy, przejedźmy się samochodem, zobaczmy. Im dalej kupujący wejdzie w proces, tym trudniej mu będzie z tobą negocjować. Zadbaj też o to, żeby pojawiła się reguła sympatii. Zasada sympatii to jest lubienie. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli on ciebie będzie lubił, to trudniej mu będzie z tobą negocjować. Więc w pewnym momencie już rzeczywiście dochodzi do rozmowy o cenie i ty już jesteś gotowy i chcesz rozmawiać o cenie. Ponieważ ty już masz ofertę wywoławczą z twojej strony, to jeżeli twój potencjalny kupujący pyta cię ostatecznie, o jakiej kwocie rozmawiamy, nie idź tą drogą, nie obniżaj twojej propozycji. Zamiast tego zaproponuj w ten sposób: moją wycenę już pan zna. Bardzo proszę o realną propozycję z pana strony. Ponieważ podkreślasz, że chodzi ci o realną propozycję, to od razu uśmierzasz ten taki apetyt potencjalnego kupującego do żartów w stylu za pół ceny i tak dalej. On też będzie wiedział, że warto, żeby jego propozycja rzeczywiście mieściła się w takich akceptowalnych. Czyli już zaczniesz mając dobrą pozycję. To ci się uda tym bardziej, jeżeli wcześniej to ty wzbudzisz w twoim kupującym wrażenie, że to jemu zależy, i jeżeli będziesz potrafić powołać się na oferty konkurencyjne na jakichś innych kupujących. Ponieważ poruszyłem temat oferty konkurencyjnej, to od razu parę przykładów. Jest taka historia negocjacyjna. Pracowałem w salonie i zadzwonił klient zainteresowany samochodem używanym, który mieliśmy na placu. Powiedział, że proszę pana, widzę bardzo podobne auto, niemal identyczne.
u konkurencji, które jednakże jest o 8% tańsze. Jako dobry handlowiec dopytałem go o szczegóły. Część słabszych handlowców w takim momencie się wykłada i obniża swoją cenę. Warto dopytać o szczegóły, żeby rzeczywiście porównywać jabłko do jabłka. W odpowiedzi na to mój potencjalny kupujący miał mi przesłać ofertę konkurencyjną, czego jednak nie zrobił, a przynajmniej nie przesłał tej oferty na minus 8%. Przesłał ofertę na minus 1% i to pokazał mi samochód, który miał większy przebieg. W związku z tym, że na podparcie swoich słów nie miał potwierdzenia, to powiedział, że widocznie już usunęli ogłoszenie i tego samego dnia ten potencjalny kupujący stał się kupującym, po prostu kupił samochód u mnie za ofertę wywoławczą. On też popełnił błąd, nie przygotował się do tych negocjacji. Gdybym dał mu więcej czasu do namysłu, mógłby wymyśleć jakiś jeszcze inny fortel, inny pomysł, inną technikę negocjacyjną zastosować, ponieważ postawił wszystko na jedną kartę i tą kartę spalił. Ta sztuczka, nie udało mu się to podejście, nie miał żadnej alternatywy przygotowanej, nie był przygotowany do negocjacji, jego negocjacje się zakończyły w tym momencie. O najczęstszych błędach, które występują przy negocjowaniu samochodu używanego, mówiłem w poprzednim odcinku i zapraszam Cię serdecznie, rzuć okiem na ten odcinek. Jest oczywiste, że czasami jak auto jest rzadkie, to wręcz jest szczęście, jeżeli kupisz dany samochód. Ja mam na przykład taką historię. Moja kolekcja samochodów klasycznych, sportowych wynosiła już 8 aut i szukałem jeszcze 9. Pojawił się taki egzemplarz. Przypadkowo wszedłem na internet około godziny 17, 18 i zobaczyłem, że 20 parę minut temu dopiero został wystawiony. Byłem pierwszym dzwoniącym i od razu zarezerwowałem ten samochód. W tym przypadku też poprosiłem o możliwość przesłania zadatku, żeby na stówę sobie ten samochód zablokować, zaklepać, zarezerwować. Dzięki temu byłem pierwszy, następnego dnia już ten samochód kupiłem, a ciekawostkę, którą przekazał mi sprzedający, pomiędzy moim telefonem z zadatkiem, a pomiędzy moją wizytą u niego po odbiór samochodu następnego dnia rano, odebrał masę telefonów, więc to, że byłem pierwszy, to był w ogóle cud. O negocjacjach tutaj nie było mowy, były jakieś symboliczne wręcz i w tym przypadku odbyły się przez telefon, a to, że w ogóle kupiłem auto, to było bardzo dużo mojego szczęścia. Mniej więcej 2 lata później sprzedałem go 2 razy drożej. Jest też cała masa innych przykładów, innych historii negocjacyjnych z życia. Napisałem całą książkę na temat negocjowania samochodu używanego. motonegocjacje.pl. Pod tym adresem znajdziesz książkę i kurs o tym, jak negocjować samochód używany, jak tanio kupić, jak drożej sprzedać, jak zareagować na pierwszą ofertę Twojego rozmówcy, potencjalnego kupującego. Warto zareagować techniką szok i niedowierzanie. To jest super skuteczna technika, trzeba jednak, żeby była po Twojej stronie trochę przećwiczona. Jej założenia są takie, że sprzedajesz auto na przykład za 100 tysięcy, Twój rozmówca proponuje na przykład 90, a Ty mówisz w tym momencie Twoimi słowami, to musi być autentyczne, to musi być natychmiast po wypowiedzeniu propozycji przez rozmówcę, tak żeby wyglądało to jak najbardziej właśnie wiarygodnie. Mówisz po prostu, ile? 90 tysięcy? Dając mu do zrozumienia, że jego propozycja Cię zszokowała. I też trzeba zadbać o trzeci punkt, żeby to nie było agresywne, takie skłócające z Twojej strony. Jeżeli zareagujesz w ten sposób, techniką szok i niedowierzanie, to zwróć uwagę, że każdy, zarówno Ty jako osoba sprzedająca, jak i kupujący, macie swoje takie perspektywy, widełki, wariant optymistyczny, co będzie jak negocjacje się powiodą, czyli na przykład sprzedaż za cenę wywoławczą, ale też wariant realny i wariant pesymistyczny, w najgorszym przypadku sprzedaż za kwotę o tyle mniejszą. Tak samo kupujący, z którym rozmawiasz, proponuje Ci 90 tysięcy i to jest jego najbardziej optymistyczna wersja. Załóżmy, że zakłada jako swoją pesymistyczną 95, to w tym momencie, kiedy reagujesz techniką szok i niedowierzanie, on już widzi, że oj, 90 to za tyle nie kupi, więc musi proponować w swoim wariancie realnym albo w swoim wariancie pesymistycznym. Więc powtórzę, jest Twoja oferta wywoławcza, doprowadź do tego, żeby pierwsza propozycja już na spotkaniu, po dokładnym obejrzeniu auta, czyli wzbudzeniu zaangażowania, była po stronie Twojego rozmówcy potencjalnego kupującego. On proponuje na przykład 90 tysięcy, Ty reagujesz szokiem i niedowierzaniem, dając mu do zrozumienia, że zszokowała Cię ta oferta. I albo od razu, albo sugerowałbym jednak zaczekać trochę, zapraszasz go do poprawienia tej propozycji. Ty nie robisz ruchu po Twojej stronie, zaproś go do poprawienia jego propozycji. W ten oto sposób zobaczysz, jak wielka jest determinacja po jego stronie.
załóżmy, że doprowadzisz do tego, że twój potencjalny kupujący podniesie swoją ofertę z tych przykładowych 90 na 93, na 92, na 97. Nie wiesz tego. W momencie, kiedy zaprosisz go do korekty propozycji, ty nie rób żadnego ruchu. Zaproś go do korekty propozycji, zobaczysz, jak bardzo jest zdeterminowany. Takich polecam ci negocjacji. A sam temat negocjowania ceny jest trudnym tematem. Ja przez paręnaście ładnych lat z mojej kariery negocjatora zajmowałem się tylko i wyłącznie rozpoznaniem, jakie są zasady negocjowania cen. Zrobiłem nawet na ten temat kurs negocjacji cen, jedyny w Polsce. Bardzo ci polecam książkę Moto Negocjacje albo kurs Moto Negocjacje. Na stronie motonegocjacje.pl znajdziesz tam kompletne gotowe scenariusze. Znajdziesz tam całą masę pełnych informacji, jak drogo sprzedać twój samochód. Zapraszam cię do rzucenia okiem na stronę książki i kursu, a także zapraszam cię na stronę bonusy.motonegocjacje.pl. Pod tym adresem znajdziesz streszczenie wszystkich odcinków odnośnie negocjowania samochodu używanego. Znajdziesz też bardzo delikatne rozszerzenie tych odcinków. Dziękuję za twoją uwagę. Wszystkiego dobrego.